Siemano, tutaj Gonzo. Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób eryngować Pokémony w HGSS. Jest mały problem, mianowicie Encounter sloty zaginęły w akcji, to znaczy strona, na której one z reguły były, eggmoves.com, niestety, ale jest nieopłacona i one się nie wyświetlają, bo jak się mają wyświetlać, kiedy strona jest nieopłacona? Link, gdzie można pobrać Encounter sloty, będzie w opisie filmiku, więc tym się nie martwcie. Ta tabelka, którą dostaniecie pobierając ją, jest dość niewygodna, niestety. Ale no zawsze lepsze to niż nic. W każdym razie, dzisiaj będziemy łapać... Nie wiem co, bo nie wiem jak to będzie z Encounter slotem, na którym Encounter slocie co znajdziemy. Ale będzie to to coś, co spada z drzewa, więc to będzie Headbutt Abuse. Zapraszam do oglądania filmiku i od razu Wam powiem o kilku drobnych zmianach. Pierwsza rzecz. Jeszcze nie ma wersji 9.96 Reportera. Wstrzymywałem się długo z nagraniem tego filmiku, bo taka wersja miała być, ale niestety się jeszcze nie pojawiła. Więc korzystam z wersji 9.96 Alpha. Ona jest do pobrania na kanale IRC Smogona, Smogon Wi-Fi na tym kanale. Na dniach powinna się pojawić wersja 9.96, bo nawet na Smogonie narzekają, że nigdzie nie ma tych encounter slotów i tak dalej, i tak dalej. Dobra, w każdym razie trzeba przejść do tego, co nas interesuje, czyli na wstępie odpalamy Time Finder. Zanim coś wyszukamy, powiem Wam, co trzeba mieć koniecznie, zanim w ogóle zaczniecie RNG. To są trzy rzeczy. Pierwsza rzecz. Musicie pokazać wyklutego Togepi albo którąś z jego ewolucji, to jest nieistotne, Elmowi. To jest pierwsza rzecz, którą musicie zrobić. Druga rzecz, którą musicie zrobić. Musicie zdobyć Pokerusa. To może być Pokerus aktywny albo Pokerus, który wygasł. I musicie tego Pokemona oddać do leczenia u siostry Joy. I trzecia rzecz, którą trzeba zrobić, to po prostu dopłynąć do Vermilion, bo to zmieni nam... Dzięki temu będziemy mieć wszystkie trzy Elmkole, o których mowa będzie później, bo to będzie nasza droga weryfikacji Seeda. Co jeszcze Wam będzie potrzebne? Prawdopodobnie synchronizer do łapania i będzie Wam potrzebny... Czatoty nie będą Wam potrzebne. To jest ten plus, że czatoty nie będą Wam potrzebne, ale jeżeli chcecie, są dwie opcje weryfikacji Seeda. Albo można weryfikować go dzwoniąc do Elma, albo można weryfikować go sprawdzając roamery. Więc najlepiej, jeśli byście mieli wszystkie trzy roamery uwolnione. Jeżeli nie, nie martwcie się, będę pokazywał, w jaki sposób sprawdzić Seed, jeżeli nie macie roamerów. Więc tym się szczególnie nie przejmujcie, wszystko będzie pokazane. Ok, to co chcemy zrobić w Time Finderze. Najpierw musimy sobie ustalić minimalny delay. Minimalny delay to jest 490 dla HGSS. Maksymalny, cokolwiek czujecie, że będzie Wam wygodnie trafić. Ja ustawię 3500, bo to co będę chciał trafić ma dość wysoki próg. Dobra, natura. Mnie interesuje natura Timid, bo prawdę powiedziawszy chcę złapać Executa. Shiny, modest i w ogóle fajny. Atak będzie równy 4. HP 31, defensywa 31. I tam reszta statów, jakie mają być. Zaznaczam Shiny Only. Jeśli nie zrobiliście Seed ID, RNG Abuse, no to w sobie zostawiacie to pudełeczko, ten kwadracik niezaznaczony. Metoda. Metoda to jest metoda K. I dla mnie to jest metoda Headbutt. Jeżeli Wy będziecie chcieli złapać coś dzikiego, wciskacie Wild. Jeżeli tam coś, co pływa, no to Surfing i tak dalej, i tak dalej. Dla stacjonarnych wciskacie stacjonarny. Proste. Dla mnie to jest Headbutt. Headbutt różni się tym od dzikiego Pokemona, że zamiast używać Sweet Scenta do wygenerowania go,
Albo zamiast zagadania do stacjonarnej legendy, ja uderzam głową w drzewo i to wszystko. To jest jedyna różnica. Więc teraz wciskam wygeneruj. Ok. I znalazło mi. Akurat mnie będą interesować wszystkie encounter sloty, jakie tutaj się pojawiają. Nie ma nigdzie podanych encounter slotów, więc musicie wszystko robić na czuja. Więc ja to będę robił na czuja, nie przeszkadza mi to szczególnie. I mam tutaj różne encounter sloty. Będę potrzebował synchronizera, z tego co widzę. Jest tylko jeden frame, który nie potrzebuje synchronizera, ale no jest to encounter slot 0, więc niekoniecznie będzie to, co mnie interesuje w tym momencie. Encounter slotów jest tylko 5 na headbooty, więc jest łatwiej niż tam, gdzie wszędzie indziej jest 12. No nic, dobra. Mam już wyszukany seed. Teraz co muszę zrobić, to skopiować ten seed, bo to jest jeden seed, jak możecie zobaczyć. Kopiuję ten seed. I właściwie nie muszę go kopiować, można zrobić trochę inaczej. Klikacie sobie prawym w seeda i wybieracie Generate More Times. Wtedy automatycznie otworzy się Wam okno Seed to Times. Będziecie mieć już zaznaczoną metodę HGSS, wpisany seed i pierwszą generację, pierwsze wygenerowanie już zrobione. Delay jest dość wysoki, to jest 3315, no nic na to nie poradzę. Jakoś trzeba będzie to trafić. Teraz, co musicie zrobić, to jeżeli macie roamerów, zaznaczyć roamerów sobie tutaj, każdy ten z roamerami i wpisać ich lokacje z mapy. Czyli włączacie swoją grę HGSS, wpisujecie lokacje. Dobra, więc ja odpalam swoje Soul Silvery i zaraz wam pokażę, o co chodzi. Dobra, więc jestem sobie już przy drzewku. Przy Headboot Abuse jest taki problem, że są drzewa, które nigdy wam nie dadzą Pokemona, a są takie, które zawsze wam dadzą Pokemona. I nie ma takich pomiędzy. Czyli albo na pewnym z pewnego drzewa spadają zawsze Pokémony, albo nigdy ich tam nie ma. Dobra, więc skoro mamy odpaloną grę, wchodzę teraz w swój Pokégear, odpalam mapę i sprawdzam, na jakich drogach mam roamerów. Widzę, że na drodze 36 jest Raikou, na 42 Entei i na drodze numer 9 jest Latios. W tym momencie to, co muszę zrobić, to jeszcze wam pokażę, jakie mam poki. Więc mam przy sobie Mew, który zna Headboota i jest moim synchronizerem. Mam Parasecta, który będzie do łapania, bo zna Spore i zna False Swipe. No i mam dwa moje Chatoty. Chatoty nie są konieczne, ale są dużym ułatwieniem. Jeżeli macie do nich dostęp, polecam, bo najszybciej nimi się przesuwa frame'y. Jeśli nie macie do nich dostępu, no cóż, będziecie musieli się obejść bez nich, ale pokażę wam też, w jaki sposób bez konieczności używania chatterów móc spokojnie sobie przesuwać dość szybko, nawet bardzo szybko, duże ilości frame'ów naraz. Dobra, i teraz to, co muszę zrobić, skoro sprawdziłem swoich roamerów, to muszę zapisać to ich ustawienie, które sprawdziłem przez zapisanie gry. Jak widzicie, trochę to wygląda dziwnie, bo używam wersji francuskiej. Nie używam wersji angielskiej ani japońskiej, tylko dzisiaj mnie naszło, żeby zarangować sobie po francusku. Dobra, więc mam sprawdzone roamery, mam zapisaną grę. Teraz pokażę wam, co dalej trzeba zrobić na kompie. Dobra, więc mam roamerów sprawdzonych, teraz jeszcze ich tylko wpiszę. To jest 36, 42 i 9. Teraz klikam jeszcze raz Generate. Wygeneruje mi się wszystko to samo, ale pokaże mi się coś, czego wcześniej nie było. Czyli Elm Responses to Seed i pokaże mi się Roaming Pokemon Locations. Jeżeli chodzi o roaming Pokémon Locations, to oznacza tylko tyle, że kiedy trafię w swój seed na tych konkretnych drogach, które są pokazane, te konkretne Pokémony będą się znajdować. Dodatkowo pokazuje mi też,
o ile frame'ów będę miał od razu przesunięte. Roamerzy na samym starcie gry, gdy oni tam ustalają swoją pozycję, przesuwają, gdy ich jest 5, gdy ich jest 3, przesuwają od 3 do 5 frame'ów. Więc to trzeba mieć w pamięci. Jeżeli nie macie roamerów, no to będziecie zawsze zaczynać na frame'ie pierwszym. I tak jak ja tutaj mam Elm Responses i tutaj mam 4 skipped. To oznacza, że 4 przesuwają mi roamerzy i w przeciwieństwie do coin flipów w DPPT, gdzie coin flipy nie przesuwały frame'ów, tak każdy telefon do Elma przesuwa jeden frame. Więc jeżeli macie roamerów i będziecie chcieli później dzwonić do Elma, no to niestety, ale będziecie mieli już kilka frame'ów przesuniętych, warto zwrócić uwagę na to ile, żeby się później nie naciąć. Dobra, więc teraz to co nam będzie potrzebne to jest oczywiście Eon Timer. I parametry dla Eon Timera są ciut inne. Ja tutaj mam wpisane z mojej kalibracji do HGSS. Okazuje się, że to są bardzo indywidualne i mało kto w ogóle ma 11 sekund. Nieważne. Pojadę z standardowymi wartościami, więc to jest 490 calibrated delay, calibrated seconds to są 14, target delay, no dla mnie to jest 3315, Jezu, wyższego się nie dało niestety, i target seconds, ja polecam wam 50, ale ja będę kombinował tak, żeby mój pierwszy timer, ten duży, był jak najmniejszy. Więc spróbuję wpisać 10, zobaczymy co z tego wyjdzie. 10 to jest zła wartość. Spróbujmy wpisać 20. 20 jest ok, ale wydaje mi się, że najmniejsza możliwa to jest 16 dla mnie w tym momencie. Więc ja wpisuję 16. Wy wpiszcie cokolwiek wam będzie wygodnie trafić. Warto też zwrócić uwagę na minutes before target. Jeżeli macie jakieś tutaj, to musicie ustawić godzinę na odpowiedni czas przed trafieniem swojego seeda. Czyli ja tutaj mam jeden, więc jeżeli mój seed będzie na minucie 53 powiedzmy, to muszę ustawić 52. Dobra, skoro tu mam wpisane target second 16, to musi mi się zgadzać z tym, co wpisałem w seed two times, czyli tutaj też zmieniam na 16 i generuję jeszcze raz. Teraz pojawi mi się ciut inne daty i ciut inne godziny. I wybiorę sobie jakąś datę, która akurat mi będzie pasować, żeby coś na nią zaręgować. I zawsze mam problem z wybraniem jakiejś konkretnej daty i nie widzę nic ciekawego, szczerze mówiąc. A wezmę coś, którego dzisiaj mamy. Dzisiaj jest 19. Jest 19, to biorę 19. Dobra. Wygeneruj. I to jest wszystko, co robimy na kompie. Teraz trzeba będzie trafić seed. I jak trafić seed wam pokażę. Jeszcze na wszelki wypadek wam powiem teraz. Macie ustawione tutaj wszystko. Macie tutaj datę i godzinę. Przechodzicie do swojej konsoli. Wchodzicie w opcje i wybieracie datę, następnie godzinę, która was interesuje, z uwzględnieniem minutes before target w Eon Timerze. Jeżeli macie 0, to 0, jeżeli macie 1, no to 1 minutę wcześniej i tak dalej, i tak dalej. I to, co teraz robicie, to zanim potwierdzicie godzinę, przygotujcie sobie już myszkę albo po odpaleniu i zatrzymaniu timera spację, żeby w tym samym momencie potwierdzić godzinę i wcisnąć start w Eon Timerze. Następnie będzie sobie, następnie jak najszybciej chcecie wyłączyć DSA, i włączyć grę. Kiedy skończy się pikanie w Eon Timerze, musicie soft resetować grę, wciskając Start, Select, L i R. Teraz jeszcze, bo zapomniałem, powiem wam, jak powinniście sobie ustawić Eon Timer na wstępie. Więc przechodzicie sobie tutaj do tych opcji, klikając ten trybik. Countdown Mode, wybierzcie sobie AV. Action Color, wybierzecie sobie jakikolwiek kolor wam się wydaje, że będzie wam wygodnie, żeby wam po prostu Eon Timer pikał w tym kolorze, więc to już zależy od was. Dźwięk sobie wybieracie jaki chcecie. Action Interval wpisujecie 1000.
1000, dlatego że to jest jedno piknięcie na sekundę. Action count, ja mam 7, wam na start polecam 10 albo nawet 11, jak tam uważacie, no i później klikacie save. Jeszcze ewentualnie możecie sobie ustawić, żeby wam zawsze save'owało wasze ustawienia ostatnie i możecie też ustawić sobie przezroczystość. Nie wiem, czy tę przezroczystość jakoś warto w ogóle sprawdzać, ale to jest generalnie wszystko, co musicie ustawić. No i wystarczy wcisnąć save, żeby wasze ustawienia się zapisały. Dobra, więc to jest wszystko, co mogę wam pokazać w kompie. Teraz przejdę z powrotem do konsoli.